Cześć, jesteśmy Julka i Kuba i witamy na kanale Czytamy, ale jak widzicie jestem tu tylko ja, bo obudziliśmy się dziś rano, mamy godzinę około 7 rano i Julkę tak boli gardło, że nie jest w stanie ani słowa powiedzieć, bardzo ją boli i czekamy aż troszkę się zagrzejemy sami, żeby się przebrać w cieplejsze ubrania, bo jest dzisiaj bardzo zimno. Będziemy robić jej ciepłą herbatkę, coś sobie zjemy pewnie też ciepłego w naszej kuchence i będziemy działać, zobaczymy czy jej coś pomoże, czy będzie trzeba brać leki. No na szczęście jest to już nasza ostatnia noc, więc cokolwiek by się nie działo, czy się będzie bardziej rozchorowywać czy mniej, no to już zawsze będziemy w ciepłych łóżeczkach, bez stresu noclegowego i wszystko będzie zawsze pod ręką, więc myślę, że będzie dobrze, więc tak naprawdę w najlepszym momencie ją to złapało, bo mogło być o wiele, wiele gorzej. A tak to no, poranek jest zimny, więc ciężko będzie tutaj to zagrzeć się tą temperaturą. Mamy obok też to KFC, o czym mówiliśmy wam wczoraj, ale ono otwiera się dopiero od 8, więc tak naprawdę dopiero za godzinę. Ale zanim my tu się z wszystkim ogarniemy, no to jeszcze pewnie o tej 8 będziemy na tym parkingu. I pewnie sobie skorzystamy z ciepłego, pożywnego jedzonka tak naprawdę, zwłaszcza, że tu Julkę tak boli gardło, a myślę, że taki ciepły kurczaczek to byłby też taki w sam raz na to gardełko. Thank you.
przyjechaliśmy na miejsce i jak widzicie świeci słońce, więc nagrywamy to już następnego ranka, gdzie jesteśmy my, są Daniele i nasza rodzinka. I więc mamy już ten nasz wymarzony czas i tak na szybko wam powiem, że jest wspaniale, jest pięknie, bo mamy domek, tu sobie biegają dzikie Daniele, teraz jeden jest przed nami nawet. Ale to pewnie już widzieliście mnóstwo klipów, a jak dokładnie. Nie w tym filmie, no to w następnym, który pojawi się jutro. Na pewno będzie w jednym i w drugim na 100%. Musisz zrobić update gardła. No, gardło mnie już mniej boli, ale za to mam cały nos zatkany i jestem ogólnie chora. Wydaje mi się, jakbym zmierzyła temperaturę, to miała podwyższoną, ale nie wiem. Więc zdrowotnie jest średnio, ale dobrze, że chociaż teraz to wyszło, a nie na przykład tydzień wcześniej, gdzie mieliśmy jeszcze praktycznie połowę wakacji za sobą, jak nie więcej. Także jestem w stanie to przeboleć. Mama mi przywiozła leki z domu, więc zawsze coś. Prawdopodobnie gdybyśmy nie mieli tego domku umówionego teraz i Julka by się zaczęła tak źle czuć, to po prostu odwołalibyśmy wyjazd i wracali do domu. No, wczoraj już byśmy byli pewnie w drodze do Lublina. Tak, ale skoro już jest domek, no to wiecie, jeden dzień przeciągnąć dalej, no to jaki to problem. Bo można się zdrowie, położyć. Tak, wiesz, a zdrowie jest najważniejsze, więc o tym zawsze trzeba pamiętać w czasie każdej podróży i ogólnie wszystkiego, co się robi w życiu. A tak to mogę sobie napić dziennie 20 herbat, więc jest okej. Okay. Za każdym razem jest lepiej. Dziękujemy wam za obejrzenie tego filmu i widzimy się jutro w następnym. Cześć! Cześć.